Znaczy, to nie ma polegać na tym, że my ludzi nakłamiemy w oczy, przekazując im fajne, słuchalne, przyswajalne informacje, nierealne do wykonania. Jeśli chcemy poprawić system gospodarczy, to on będzie wymagał, on w normalnej sytuacji wymagał od ludzi zaciśnięcia pasa, a ci ludzie w Polsce już chętnie by zacisnęli tego pasa, gdyby nie. Takie kary, takie mandaty, fotoradar. Bo my się śmiemy, co to fotoradar, co to wideorejestrator, co to zabieranie prawa jazdy, tak? No ale to społeczeństwo jest coraz bardziej, że tak powiem, karane, a państwo nie wywiązuje się żadnych obowiązków wobec społeczeństwa. I ono jest coraz biedniejsze. To o to co? Ktoś mądrze powiedział, że Polska to bogaty kraj. Także to nie jest na teraz rozmowa, ale ja jutro będę rozmawiał, zobaczymy, co z tego będzie, ile zapłacić. Tutaj, że Państwo będzie 5 tysięcy, to znaczy wody mineralnej w Woli, to proszę zamawiać. Proszę sobie. Dobrze. Godzinka są wyjechali wcześniej dla Pana. Godzinka? Zjedli. Ale od zawsze mieli zakres? Nie, budowaliśmy się. A skąd jesteście? Z Lewina Polskiego. Lewina. No. To już wystarczy, nie? Nie wszystko? Nie, nie, wie pan, nie. Sorry? No ale wiedzieć jak pięknie jest. Pewnie, huta jest.